mam zielonego pojęcia. Nie, nic mi się nie kojarzy. Coś tam kojarzę, coś mi się takiego tam wyświetla czasem gdzieś, jakiś blog. Nie, czy to jest jakiś zbiór, nie? Czy to jest gromadzenie jakichś danych, nie wiem. Blogi to jest taki pamiętnik internetowy, w sumie można to tak nazwać. To bym pisał do swojej dziewczyny, do mamy, do taty, nie? Co się ze mną dzieje? Bo ja nie jestem z Warszawy, nie? Jak dla mnie to jest sprawa taka dla ludzi, którzy po prostu nie mają co zrobić z wolnym czasem i nie mają znajomych i próbują jakby znaleźć ich przez internet, pisząc pamiętniki tego typu. No. Jest Salon 24, taki blog. No i tam mają różnych użytkowników, blogerów. No to nie jest tandeta. Dziennikarz obywatelski. Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. Bardzo fajne określenie, ale nie kojarzy mi się z niczym. O Jezu, to jest już jakieś dziwne pojęcie. Nie spotkałem się z czymś takim jak dziennikarz obywatelski. Reszta dziennikarzy niestety jakoś tak obywatelscy nie są. Nawiązuje kontakt między może obywatelami a rządem? Nie. Dla społeczeństwa coś robi chyba. No tego są wiadomości i wypowiedzi ludzi na łamach gazet. Ja nie potrzebuję prezentować swojego prywatnego zdania wszystkim ludziom w Polsce, czy nie wiem, czy na świecie, bo to zasadniczo nikogo nie obchodzi. Czego oczekuję? Wszystkie wiadomości. Czy czasami odpisać się z ludźmi, porozmawiać, wymienić się różnymi, prawda, wiadomościami, zdaniami. Także na tej zasadzie.